Cześć, tutaj PLK Damian. Dzisiaj kontynuujemy przygodę w Ultimate Team. Po wczorajszym niezbyt dobrym odcinku przegraliśmy dwa mecze, wygraliśmy ostatni naszym legendarnym brazylijskim składem. No jakby nie patrzeć, oni jeszcze mają to coś. Może i tak meczu nie wygraliśmy dużą różnicą, jednak jakby nie patrzeć, wygraliśmy. Balotelli się jednak nie sprzedał, czyżby mnie tylko ja go tak nie szanował? No cóż, zobaczymy. Naprawdę, w wczorajszym odcinku miałem kilka sytuacji. Nim jednak niektóre były wycięte, nie żebym się tłumaczył, jednak mówię po prostu to, co odczuwam grając z nim. I w niektórych akcjach po prostu ja go nie widzę. Widziałem komentarz, że on jest po prostu samolubny, że on musi, no nawet ma taką cechę selfish, czyli samolubny, czyli on po prostu lubi wszystko robić wszystko sam. W tym momencie Mikoli jest na ławce i zobaczymy, czy Balotelli się spisze. W dzisiejszym odcinku poznamy nasz oficjalny los, czy będziemy walczyć o mistrzostwo, czy też nie. Balotelli, pokaż się z tej dobrej strony. Ja nie chcę ciebie sprzedawać, ja w ciebie wierzę, bo jesteś dobrym graczem. Tylko muszę cię potrafić wykorzystać. No może dlatego, że po prostu się przyzwyczaiłem do grania z Mikolim na ataku, który ma, jest inaczej ustawiony, że tak to nazwę. O, Balotelli u naszych rywali razem z Tevezem, jeszcze z Manchester City. Balotelli wcześniej był w Manchesterze City, teraz zaszpanuj moją wiedzą. Nie, tego fucie się dowiedziałem. Nie śledzę tego. Dobra, kończymy to. BPL na obronie Manchester City. I powiedzcie mi, kogo jeszcze do obrony bym miał dokupić, bo wiedziałem, żeby nie koncentrować się na ataku, tylko na obronie. Na obronie. Pisaliście, żebym, kurde, kupił tego Gbonne, żebym kupił Kieliniego. Mam Abate. No i myślę, że Armero jest dobry. No to kogo nam jeszcze brakuje? Nie mam pojęcia. No Balotelli ma piłkę, zobaczymy, co ja z tego wykombinuję. Teraz sprytnie, dobrze. Mario, środek, strzał i blokada przez obronę. Vidal z łatwością, Vidal przychodzi do środka, Vidal strzał, 1-0, Marquisio strzela. No cóż, jak widzicie, Balotelli nie brał udziału w tej akcji, jednak nie będę go winiał, dam mu szansę do końca. Dopiero teraz dobija do cieszynki. Gdzie jest Balotelli? Nie ma go nawet na... O, tam biegnie. No nie, to nawet nie Balotelli, ale dobitka z główki, 1-0. Zagranie do Vidala, wystawienie, Marquisio, strzał, balo, gol, no nie, broni. Super Mario od naszych przeciwników, Kieliniego dogania, o cholera, i przegania, Balot, pięknie panowie, pięknie. Wow, to jest czerwona kartka dla Lescotta. Niepotrzebny faul, no naprawdę niepotrzebny faul. Balotelli, stwierdzam, że do czegoś się przydałeś. 45. Lesko, czerwona kartka, i chwilę wcześniej Marquisio na 1-0. Mamy większe posiadanie piłki, 41. minuta do tej bramka. Oby druga połowa wyszła odrobinę lepiej, bo mimo że wygrywamy, tak jednak, to nie jest to, powinno być więcej. O, Mario! O, Mario! Mamy następcę dla Pato, jednak czy to będzie Mario, nie wiem. Oj, nie wiem. Tyle słońca w całym mieście, nie widziałem tego, no! O kurde, Balotelli! No ale dla nas nie strzela, 1-1! Shit! Dobra Mario, biegnij Mario! Dziowinko! 2-1! Przytulisz się? Mario się przytula! Mamy 2-1! Obejrzyjmy sytuację. Chciałem go wyminąć, jednak Dziowinko wykorzystuje sytuację. 2-1. Jeszcze spalonego by tu brakowało. Kto to jest? Nie mam pojęcia, ale może być trzecia bramka? Ła kurde! Nie przewidziałem tego. Dobrze. Oś, ale o ty! Trzeba spokojnie rozegrać. Nie mogę się denerwować, bo sami wiecie, co może z tego wyjść. Dobrze. Balotelli zagrywa. Palacio. Może jeszcze trzecia bramka na pożegnanie. Palacio! O! Karny! Wymuszone karny! Jest i rzut karny! W 92 minucie spotkania! Uff! Jak z nieba to spadło. Palacio kontuzjowany. Balotelli, czy pierwszą bramkę zdobędziesz z rzutu karnego? Mario Balotelli! Dwa tempa! You son of a bitch! Lecisz na stos na karty. Znaczy akurat to, że teraz nie trafił, to nie była moja wina. 2-1. Wygrywamy to spotkanie. Balotelli. Cholera jasna. Dam ci pierwszą połowę w drugim meczu. Zostajemy jeszcze w lidze.
Mamy szansę nawet na mistrzostwo. Mamy 3 porażki. Tak jest, wykorzystaliśmy limit porażek. Jak widzicie, seria meczów z logiem Juventusu, rywali, działa na naszą korzyść. 3 przegrane. Nie może być więcej. 4 razy 3. Idealnie, żeby wygrać mistrzostwo. Czekajcie, racja, kontrakty. Lecę po kontrakty. Żeby nie było, ja jak najbardziej zdaję sobie sprawę, że nie mam co zwalać na Balotelliego, bo to ja gram, ja nim steruję, jednak no nie ukrywam, że jakoś najlepiej nim grać nie potrafię. No taka jest prawda, sami widzicie jak wychodzi. Sytuacji nie potrafię nim wykorzystać, no nie wiem, kurde, może na mnie jest dane posiadać drogich graczy. Wątpię, jednak jeśli ewentualnie ten mecz wyjdzie beznadziejnie, sprzedam Balotelliego i albo zbieram dalej na Di Natale, albo kupię środkowego pomocnika. Nie Włocha, jednak Serie A, który był polecany, wybaczcie, jednak wyleciało mi całkowicie jego nazwisko z gry. Około 22-23 tysiące warty, jednak naprawdę jego statystyki po prostu miotą i nie ukrywam, że mógłby być dobrym zastępcą, no na przykład za Pirlo albo Marquetiego, ponieważ, nie oszukujmy się, Pirlo do najszybszych nie należy. No to jest prawda akurat, dobra, wybieramy wyjazdowe, białe, not so pro, czyli będzie pro. Tutaj nie ma co ufać na słowo. Mario, znów Mario, to jest klątwa, odkąd go kupiłem, nie, tutaj patrzę, Mario, zaglądam do lodówki, Mario, śmietnik, Mario, drzewo, Mario, gdzie jeszcze będzie Mario, no kurde no. Oby tylko nie w mojej bramce z piłką, ja nie chcę stracić bramek moją własną bronią, którą stał się Balotelli, mimo że jeszcze żadnej bramki nie trafił. Balotelli nie zdobył żadnego gola dla mnie. Nawet jak grałem poza wizją, nawet jak grałem na wizji, żadnej bramki jeszcze nie zdobył. Może w tym meczu będzie inaczej, mam nadzieję. Mariusz, proszę, tu nie ma offside. Mario, no tak! Brawo, gratulacje, pierwszą bramkę zdobywasz, choć zaraz, może on nie jest prawonożny. Zaraz sprawdzę, bo cholera. Może, no tą bramkę jakby nie patrzeć strzelił lewą. No cóż, to jest ciekawe. To jest ciekawe i to może być... To może być problem, dlaczego tak gram, a nie inaczej. Nie będzie żadnej bramki do szatni. Podolski czy Ogbonna? Podolski czy Ogbonna? Przez nogi. Przez nogi. Przez nogi. Przez nogi. Przez nogi. O bam bong. Balotelli się przedarł, strzela! Dwa! Jak to nie wpadł? Ja to widziałem w bramce, Mario, wybacz! W tym momencie, o ile bramki dwie zdobył Balotelli, w sensie, że dla nas i dla nich, tak jednak wybacz, Mario, w tym momencie zabijam twoją karierę w DX United. Wpadłem na pomysł, żeby zbierać na Mikoliego inform. Ile on kosztuje? Nie mam pojęcia, jednak myślę, że byłoby to coś jednak niezłego. Patrzyłem na jego statystyki w formie i naprawdę są po prostu potężne. Wybacz, Balotelli, jednak... Jednak nie potrafi tobą grać, tutaj się przyznaję, sam największego skilla nie mam. Ja nigdy nie powiedziałem, że jestem super graczem, jeśli mówiłem to po prostu ironicznie dla zabawy. Pamiętajcie, ja nie nagrywam tej serii, żeby pokazać, że jestem naprawdę super graczem. Ja tą serię nagrywam dla zabawy, no nie oszukujmy się, ja Gudżonem, nawet stop bym mu nie mógł lizać Gudżonowi, więc jak oglądacie, to wiecie, o kogo mi chodzi. Ja gram dla zabawy, bo naprawdę FIFA sprawia mi ostatnio naprawdę po prostu przynosi mi mnóstwo tej rozrywki, zdecydowanie więcej niż na przykład WWE, tutaj nie będę ukrywał, a w tym momencie tracę drugą bramkę, jednak co z tego, pamiętajmy, czasami jak przegrywam to 7-0, okej, są emocje, jednak chyba nie miałoby sensu, gdyby mówił, okej, 7-0, 6-0, no okej, przegraliśmy 50 mecz rzędu. Myślę, że jest w miarę okej, pewnie. Czasami przegrywamy, czasami wygrywamy, jednak więcej mam wygranych. Dobra, zobaczymy, co wyjdzie z tego meczu. Widzicie te podania. Głównemu chleb na myśli. Abate, dośrodkowanie! Palacio! Ho, 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 ho! Panie i panowie, to jest Palacio! To jest Palacio! Jego bomby z dystansu... palce, całować, lizać, jeść, cokolwiek! Majstersztyk, obejrzyjmy sobie powtórkę, bo takie powtórki mogę oglądać do końca życia. Geniusz, wirtuos. To jest ta klasyczna trójka na ataku. Giovinco, Mikoli oraz Palacio. Zobaczymy, jak pójdzie El Sharawiemu, którego mam zamiar wkrótce kupić. Palacio tutaj już wbiega. Tylko czy Richardsona weźmie, może Richardson go weźmie do środka. No nic z tego już. Fenomenalne zagranie Mikoli. Palacio, trzecia bramka, 3-2.
wychodzimy na prowadzenie! Oh yeah! Ale zobaczcie, zdjąłem Balotelliego i co? I nagle, jak z bajki gramy. To nie może być przypadek, ja wam mówię, to nie jest przypadek! Kurde, nie wszedł ślizgiem moim, Chiellini, Podolski, aj, 3-3! Mamy jeszcze 26 minut na odrobienie strat. I myślę, że uda nam się. Nie, ja w tym momencie mówię uda, po prostu nam się uda. Balo! O ty zdrajco! 4-3, kurcze pieczone, 4-3. Super Saiyan Transformation. Przechodzimy, Kaioken, panie i panowie, Kaioken. Fanów Dragon Balla serdecznie pozdrawiam. O nie, Mario, no w tym momencie kończymy nasze marzenia o pucharze 5-3. Nienawidzę Balotelliego. W tym momencie Balotelli ląduje na liście nienawidzonych przeze mnie graczy. Ex aequo z panem o nazwisku. Szukam go. Kurde, był taki jeszcze jeden. Jeśli słuchaliście mnie, to doskonale wiecie. Z angielskiej. Na pewno z BPL. Jak on miał? Nie pamiętam. Ale musiałbym go zobaczyć. Ja nie mam dobrej pamięci do takich nazwisk. Ogółem do nazwisk. Pirlo jest piłka, piłka, Markizio, no! Wow! Nagła zmiana stron, nawet się nie spodziewałem, że tutaj Palacio wyskoczy prosto znikąd. Palacio! Podkręcona piłka! No, tu jest właśnie minus, o ile Balotelli, ale Balotelli jest po prostu wysoki, moi napastnicy nie są. No ale cóż, co ja poradzę. Kończymy nasz rajd o mistrzostwo. Nawet już w tym momencie przegrywamy 5-3, jednak widzicie, on umie grać Balotelli, ja nie. Aha, ten stadion jest z Kanady, bo mamy tam kanadyjską flagę. Tak dla ciekawski, i Stanów Zjednoczonych, czyli to raczej Stany Zjednoczone. Nie wiem, czy w Kanadzie jest taki futbol amerykański popularny w tym momencie. Balotelli, wybacz, jednak nie potrafię tobą grać. Nie potrafię grać tak dobrze, żeby móc ujarzmić twoją supermoc. Wybacz, jednak musisz się sprzedać. Musisz się sprzedać. Wybacz, Mario, jednak nie mogę inaczej. Żegnaj. A ja szybko zobaczę coś. Chyba moje plany z Mikolimin Form legły w gruzach. 160 tysięcy to jedna. Ja niestety taką kwotą nie dysponuję. Niestety, no Mikoli. Jednak. Mówiłem, że kupię El Sharawiego. Stefan kosztuje około 10 kafli. AC Milan, Włochy. Nie chcę rozwoju, chcę zawodnika. Narodowość Włochy, zastępcę Dziowinka szukamy. No w razie czego ławkę, nie będę Dziowinka sprzedawał, ławkę trzeba budować i Dziowinko ją zasili, bo nie oszukujmy się. Jak na przykład moi gracze są zmęczeni, to nie mam czym ich zasilić. No gdzie jest Serie A? Wiem, że przewinąłem, ale w tym momencie dobra. Milanik. Milan. Może dostanę do tych 8 tysięcy pozycja LS, lewy skrzydłowy. Znajdę cię, no nie ma innej opcji. Jest poziom... To nie ma sensu, ale może być 4-3-3, formacja. Oczywiście muszę zmniejszyć maksymalną cenę. Dajemy na razie dowolną, zobaczymy po ile średnio chodzi. El Sharawi, objaw się, tylko żeby kupić za dobrą kasę. Co? What the fuck? Licytujemy, może wyjść dobra oferta z tej licytacji. Aha, tam za 25 tysięcy. Co z nim jest nie tak? Może nie powinienem kupować graczy po niskiej cenie, patrząc na mój deal z Balotellim. No zobaczymy, minuta 29. Naprawdę to by był niesamowity interes kupić go za 3700, jednak to nie jest możliwe. On jest po prostu zbyt wiele warty, żeby kupić go za takie grosze. 26 sekund, podbiłem cenę, w tym momencie wynosi ona 4200, 20 sekund do końca. Z pewnością szykuje się ciekawy koniec tej licytacji. 15 sekund i teraz w przypadku przebicia będzie się zwiększał ten czas. Jednak czyżby 10, 9, 8, 7, 6, 5, son of a bitch, 4400. Jedziemy, 14, 13, on jest mój, chodzi, ja nie mam zamiaru go sprzedawać, oczywiście za taką cenę takiego zawodnika kupić, to jednak zawsze interes. 7, 6, czyżby mojemu rywalowi zabrakło pieniędzy, 3, 2, 1,
To jest to, czym aukcje są. Wygrywamy El Sharawiego za 4400 w momencie, gdy... za 6000 chodzi nawet. A to mnie zdziwiło, bo ostatnio... Nie ukrywam, patrzą... Aha. Spoko. Czyli nie ma się z czego cieszyć, powiadacie? Aha, dostałbym go nawet taniej. What the fuck? A nie, czekajcie, za 4600 go kupiłem. Ale... Dobra, to stara aktualizacja jest. Nie rozumiem, dlaczego tak tanio. Jeszcze niedawno był za 10 tysięcy. Ja nie rozumiem, od czego to zależy, że te ceny tak szybko spadają. Aha. Jednak tutaj jest za 4200, za 4000 kup teraz. No cóż, tak to jest. Wczułem się w tej aukcji, ale jakby nie patrzeć, to nie jest aż tak dużo. Te 400 monet, przepraszam, złą zakładkę wlazłem. Jutro pożegnamy. Mam nadzieję, że Balotelli mi się sprzeda. Ceny nie mam zamiaru obniżać. Jednak powitajmy w naszym zespole El Sharawiego. Mam nadzieję, że pójdzie nam z nim dobrze. Zastępca Jovinho, który ląduje w tym momencie na ławce. I jutro liczę, że powitamy tego... Tutaj tymczasowo go damy. Mimo, że ma overall, to jednak może być... Zobaczymy, jak to wyjdzie, ta zamiana z Jovinho. Chcę kupić... Poczekajcie, szybko sprawdzę, może teraz lagować trochę gra. Tutaj wchodzę na moje filmy i zobaczę, o jakiego zawodnika mnie chodzi. Bo to środkowy pomocnik. Warty około 20 tysięcy i jest naprawdę... Cholernie dobry, poczekajcie, to był gdzieś weekend, co do diabła chyba odcinek. Gdzie my to mamy? I pamiętam, że dałem ciekawa propozycja, komentarz. Wszystkie komentarze, ciekawa pro... Okej, okay. Boateng. Boateng. Prince Boateng. 38 łapek w górę dla Sanka F4. Kevin Prince Boateng, pochodzący z Gany. Statystyki bajeczne jak na... Aha, to jest Cam. To jest Cam. Czyli HPO. Ale z pewnością na HPO go znajdę. Czy go znajdziemy, czy go pozyskamy, dowiemy się w jutrzejszym odcinku. Serdeczne dzięki za oglądanie. Pozdrawiam, Pelka Damian. Do usłyszenia. Cześć.